Bardzo proszę, tak, panie senatorze. Bo ja starałem się precyzyjnie wyrazić, ale może za długo mówiłem i zginęło sens wypowiedzi, natomiast to powtórzę, tak? O ile dochodząc należność od dłużnika, jaki ponosi koszt dochodzenia bank dysponujący bankowym tytułem egzekucyjnym, a jaki ponosi koszt dochodzenia tego inna firma pożyczkowa, która udzieliła także pożyczki takiemu dłużnikowi. Czy pan minister może nam podać dwie liczby, zakładając, że na przykład będzie to 1000 zł długu? Proszę nam powiedzieć, jakie są różnice w kosztach dochodzenia tego przy zastosowaniu BTE i przy braku możliwości zastosowania tego BTE. Dziękuję, panie senatorze. Proszę odpowiedzieć, panie ministrze. Może być różnie, mianowicie w zależności od tego, jaka droga dochodzenia roszczeń będzie wybrana przez ten inny podmiot niebędący bankiem. Ciągle mamy do czynienia z możliwością złożenia oświadczenia w formie notarialnej, w której dłużnik podaje się egzekucji i ten akt notarialny staje się tytułem egzekucyjnym. W takim przypadku koszty dochodzenia należności przed sądem są zbliżone. Tutaj nie pamiętam dokładnie wysokości opłat, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale to jest ta sama droga, ten sam tryb i być może opłaty nawet te same i te same tempo rozstrzygania sporu. Proszę zważyć, że w jednym i w drugim przypadku podstawą dochodzenia egzekucji jest odpowiednio złożone oświadczenie przez dłużnika i przed bankiem, czy przed notariuszem. Sytuacja jest analogiczna. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję.